To teraz zrobimy taką kąpiel energetyczną, oczyszczającą. Ja Cię za chwilę policzę do trzech i znajdziesz się w pobliżu wodospadu, ale to nie będzie zwyczajny wodospad, tylko ta woda wodospadu to jest energia, boska energia, która ma moc oczyszczania. Policzę do trzech i opiszę, jak wygląda ten wodospad. Jeden, dwa, trzy. Jesteś obok tego wodospadu i mi opisz, jak to wygląda. Ja jestem, to jest białe. I błyszczy na złoto, srebrne, fioletowe. Ale co błyszczy? Ta właśnie energia, która leci z góry? Ta energia, tak. Błyszczy na wszystkie kolory. Okej. Okay. To teraz zrzucasz wszystkie ciuszki swoje fizyczne i wchodzisz pod ten wodospad, pod ten strumień boskiej energii, która wchodzi do Ciebie, obmywa wszystkie Twoje ciała, wszystkie fizyczne i te energetyczne, wypłukuje resztki, ślady, jakichś zabrudzeń, zanieczyszczeń. Wszystko to jest zabierane przez tę energię i wypływa dołem przez stopy i wchodzi w ziemię. Powiedz no mi, jaka jest różnica w kolorach, w intensywności między tą energią, która z góry, ta czyściutka, wchodzi w Ciebie, a jak wychodzi, jak wygląda? No trochę szara, już coraz mniej, szara. Mhm. Jak się to wyrówna, że będzie taka sama jak ta, która wpływa, to mi powiedz. Już się wyrównało, ale ja jeszcze wejdę, bo tam jest takie źródło. Tak. Ten, co wodospad wpada do takiej jeziorka, dajmy tak na to. Tak. I ja tam zawsze wchodzę, jeszcze zawsze, cały się zanurzam. Oj, bardzo dobrze. Tam mogę oddychać, tam mogę wszystko robić. Ta energia mnie otacza w całości. To jest energia miłości. Co? Energia miłości. Wszystkim. To jest energia, która i wchodzi do Ciebie i Ty nią również promieniujesz taką samą. Tak, już jestem gotowa. Okej. To możesz stamtąd wyjść, ubrać się. I teraz znowu policzę od 1 do 3 i stawiam przed Tobą takie magiczne lustro. Ale to magia tego lustra polega na tym, że zobaczysz siebie. Nie chodzi o Twoje fizyczne ciało, ale o Twoją istotę. Kim tak naprawdę jesteś? Widzę, że już widzisz. I teraz mi opisz, kim Ty tak naprawdę co do istoty jesteś, pomijając sprawy cielesne i tych ciał, to są nieistotne w tej chwili. Nie widzę się w rzeczywistości. Nie widzę tylko światło. To właśnie dokładnie widzisz to, co, czym jesteś. Jesteś światłem. Tak, ale u góry najwięcej tego. Tak jakby sylwetka taka, jak my mamy. Tak. Ale u góry najwięcej światła, że nic nie widzę, właśnie tej sylwetki tutaj nie widzę, tylko światło. No i właśnie tym jesteś. Jesteś światłem. W ludzkim ciele, które masz, ciało masz po to, żeby móc realizować w świecie. Tak promieniuje, tak jeszcze tak wyżej niż, tak bardzo promieniuje, nie wiem dlaczego.
No i tak to jest. I przy okazji ja zdejmę teraz rękę. Teraz zobacz, jak daleko promieniuje to twoje światło z ciebie w tamtą stronę. Dokąd aż to oświetla? Dociera. Wysoko. Aż gdzieś w krańce kosmosu, tak? Bardzo dobrze. No dobrze. Ale na dół też. To do ziemi, oczywiście, że tak. Ale w rękach też mam. I to będziesz... Ale ja mam w rękach. Co masz w rękach? Powiedz to. Te kryształy mam w rękach. Te fioletowe kryształy? Te, to są białe. Białe? Tak. Mhm. I teraz pytanie do twoich opiekunów. W nogach. W tych, to są te mniejsze czakry energetyczne. I pytanie do twoich opiekunów, do czego ty będziesz używać i będziesz mogła używać tych kryształów i tego promieniowania z twoich rąk, z twoich nóg i nie tylko. Do uzdrawiania. Do uzdrawiania ciał fizycznych ludzi czy wszelkich innych ciał? Wszystkich. Roślin. Roślin. Roślin fizycznych ciał. Wszystkich zwierząt, kamieni, wszystkich. Co? I tak to pozostanie. I teraz w ramach sprawdzania twoich możliwości, ty się sprawdzasz w tej chwili. Wiesz, że moje serduszko jest słabawe, gdzieś tam coś się dzieje. Weź teraz swoje ręce. Nie muszą to być ręce fizyczne, tylko energetyczne. I zrób zabieg, który ma na celu uzdrowienie mojego serca. Znajdź w sobie chęć i pewność, że tego dokonasz. I zadziałaj z poziomu miłości na to moje serduszko. I mów, co robisz i jak to odczuwasz i jak to widzisz, to moje serce teraz. To dostaje dużo energii teraz. Tak. Jest białe. Tak. Ale ja nie mogę wszystkiego zrobić. Zrobić tyle, ile możesz. Bo to należy też do ciebie. Oczywiście. I ty to wiesz. Pewno. Co cię boli w rzeczywistości. Bardziej się domyślam niż wiem. Ty wiesz, tylko tego nie chcesz wiedzieć. To mi pomóż. Powiedz to. Nie mogę. Ty jesteś tak kochany. Głośniej. Ty jesteś kochany. No fajnie. Światło świeci, rozpływa się, rozchodzi się na całym twoim ciele, ze serca. Tak oczyszczony jest. Zamknij oczy i będziesz widział.
I co czujesz? Pewnego rodzaju taki błogostan, takie zadowolenie, ale odczuć fizycznych w ciele nie mam. To jest na poziomie czucia. Reszta należy do ciebie. Okej, dziękuję. To już wiesz, kim jesteś, jaką masz moc, ale teraz, ponieważ zajmujesz się również ziołami, to nie wiem, czy zechcę tak jakby udzielać ci rad. Idź. Głośniej? Idź do twojego ogródka i tam wszystko rośnie, co potrzebujesz. Mówisz to do siebie, czy do mnie? Do ciebie. Teraz jest późna jesień, prawie. Wszystko, co potrzebujesz, jest teraz tu, u ciebie, teraz. W ogródku tam nic nie ma, tam jest piór. Nie w ogródku. Ja nie myślę o ogródku, tym, co robiłeś. Tylko? Tylko o tym ogródku, który jest naokoło domu. To jest też ogród. Aha. Ogród. No, ale jest rzecz w tym, żebym wiedział, co brać. Ty masz intuicję. Ty sam będziesz wiedział, co potrzebujesz. A jak będziesz potrzebował pewności, to się zapytasz, co to zebrałeś. Tak. I zobaczysz. Jak będziesz potrzebował pewności, czy to, co zebrałeś, możesz pić albo jeść. Wszystko przychodzi do ciebie samo. Tego, czego potrzebujesz, przychodzi do ciebie. Te rośliny, jak potrzebujesz, przychodzą do ciebie, do twojego ogródka. Ale nie tego, co uprawiasz. Tego, co rośnie naokoło ciebie. Ty myślisz, że to chwast. To ja wiem, że wszystkie te chwasty to mają swoje specyficzne dla siebie tylko charakterystyczne działania. One są korzystne dla człowieka, ale trzeba tak jakby znać proporcje wszystkich tego, co brać w danym momencie i w jakich tego dawnymi czasy. Idź i rwij. Idź i rwij. Czytałaś, znasz taką istotę jak Klimuszko, Andrzej Klimuszko? Nie żyje. Był to ksiądz? Tak, duchowny. On był zielarzem, intuicyjnym, a miał swojego opiekuna. Tak, idź do twojego opiekuna. No ja tak jakby kiedyś byłem w takiej przyjaźni z nim. Do twojego opiekuna. Ty też masz.
No dobrze. Dotyczy to również ciebie, ponieważ ty się zajmujesz ziołami. Mhm. Dziękuję. I teraz twoje tak jakby receptury, rady dla innych ludzi będą bardzo trafne na te dolegliwości, z którymi będą do ciebie przychodzić ludzie. Ok? I tak będzie. Dziękuję. No Andrzej, dziękuję ci. Dawnośmy nie rozmawiali. Masz jakąś taką radę dla mnie w tej chwili? Ona już wszystko powiedziała. Aha, no wiem. Idź dobra. I rwij. Dobra, dzięki ci. Pozdrawiam oczywiście przy okazji. Dziękuję. To teraz zwracam się do twoich opiekunów, Ewa. Czy możemy przystąpić do czytania i rozpatrywania następnych punktów twoich? Tak. Okej. Muszę sobie przypomnieć, bośmy w międzyczasie poskakali po tych punktach i są tego. Pytanie jest takie, jakie mam zadanie do spełnienia? Jest to wszystko powiedziane, zaczynając od tych kryształów, od tej miejscowości i tak dalej. Wiesz? I wierzysz w to, że dasz rady. Wierzę w to. Okej. Okay. Ale potrzebuję jeszcze trochę czasu. No dobrze. Masz do końca życia. A ponieważ jesteś wieczną istotą, zawsze to będzie. To są zadania. Jakie mam zdolności? Wiesz. Tak. Jaki jest mój cel? Wiesz. Ciarki mi przechodzą. Jaka wiedza jest zakodowana we mnie? Wiesz. Wiesz, że wszelka. Wiesz, że w razie potrzeby zawsze możesz się zwrócić do źródła o inspirację i to napłynie. Wiesz, tak? Okej. Okay. Skąd pochodzę? No to znaczy tu, na tej ziemi, tośmy przelecieli i Lemurię, i Atlantydę. Natomiast jeśli cię interesuje jeszcze kosmos... Nie. Nie, dobrze. Ale ja zapytam przy okazji, czy również wędrowałaś po planetach, które są w kosmosie i tam robiłaś swoje? Tak. Okej. Okay. Ale tu jestem tu jest najpiękniej. I najbardziej potrzebna w tej chwili, tak? I jest takie pytanie i moje pytanie, czy te rośliny. Słab? Rośliny. Co rośliny? Tu są rośliny tak. Takie piękne? Aha. Piękne. Dobrze. Pytanie jest takie. Często nie mogę się wypowiedzieć, jest mi zimno, trzęsę się. Co mogę na to poradzić? To jest, myślę, już rozwiązane. Tak, czyścić tylko tą szakrę, bo ona... Ta już jest wyczyszczona. Tak, ale od czasu do czasu znowu. Aha, okej. Okay. Ja przypomnę, co to było, jak powiedziałam, będąc dzieckiem? Boże, weź to ode mnie. Tak. To wiesz, modlitwa, no tak. Prośba. Tak, jak nie wiedziałam, co z tym zrobić. Okej, okay. I tak możesz zawsze stosować, choć będziesz miała potrzebę coraz mniej. Bo już nie będzie cię spotykać, a to, co ci się będzie spotykać, to cię czegoś ma uczyć. Ale może to zabrać. Bóg. Nie. To potrzebuje wszystko. Mhm. To jest moje. A teraz ja jestem również zaciekawiony, bo Ewa pyta, co to było za zdarzenie, kiedy widziała jakiś blask, jakieś światło, które tak jakby po skosie w odległości, jak to określa Ewa, 200 metrów około, oświetlało, ale nie dostrzegła źródła, to jakby. Teraz ja policzę od 3 do 1 i znajdziesz się w tamtym czasie i w tamtym miejscu z rozszerzoną percepcją. 3, 2, 1, już. I teraz widzisz całość tego zdarzenia, źródło tego zdarzenia i wszystko to opowiada. To jest źródło. Głośniej? To jest źródło. Chcieli powiedzieć, że
że my jesteśmy, my czuwamy nad tobą. To kosmici jacyś? Nie. Jakieś istoty duchowe? Nie. No tak, źródło. A źródło? Tak. Aha. Czyli nie było tam żadnych kosmitów, jakichś materialnych, jakichś tego, czy energetycznych, tylko to było bezpośrednio ze źródła? Tak. Okej. Okay. Żebym wierzyła, żebym wiedziała, że je, oni są, oni, to jestem i że oni czuwają nade mną. A dlaczego mówisz w liczbie mnogiej, że to jest... Bo ich jest więcej. No. A ci źródło, ale oni, ich jest więcej ludzi. No źródło jest później tak jakby się... Istot. Tak, to są to jest hierarchia tego, także to nie jest... Wszyscy jesteśmy w źródle, ale te istoty, które ci to przekazywały, to nie jest samo źródło, choć też są ze źródła. No dobrze. Jeśli masz do nich jakieś pytanie, w tamtej sytuacji, kiedy zobaczyłaś, to możesz mi zadać pytanie i teraz dostaniesz odpowiedzi. Wszystko wiesz? Czy chcesz pytać? Rzeczywistość nie mam pytań, bo ja wszystko wiem. No właśnie. Mówiliśmy przed sesją. Wszystko jest w tobie. I wszystko to, co jest potrzebne w danym momencie, będzie tak jakby na pierwszym planie. Okej. Okay. Ciało fizyczne i ciała duchowe... Żeby mi przypomnieli, że jestem ze źródła, ale... O, to tu zapamiętasz. Jesteś tego pewna. To nie chodzi o to, żeby to pamiętać, tylko wiedzieć tak jakby... Tak naturalnie wiedzieć, że nie trzeba pamiętać. Przyjmujesz to, tak? Tak. No, okej. Okay. Jest punkt o oczyszczanie twoich ciał. Wszystkich tośmy dokonali, mam nadzieję, skutecznie i na trwale, tak? Tak. Czy będzie potrzeba kiedyś w przyszłości to jakby powtarzać te operacje oczyszczania, czy niekoniecznie? Czy już jesteś czysta na zawsze? No, jestem czysta, a jak coś będę czuła, to będę sama mogła zrobić. Tu pytasz o swoje czakry, żeby je synchronizować i tak dalej. I ja teraz pozwolę ci, żebyś zobaczyła cały twój układ energetyczny z możliwością zwrócenia uwagi na poszczególne czakry i zobaczysz, jak one funkcjonują, jak świecą, jak wibrują. Policzę do trzech i zobaczysz cały ten swój układ energetyczny z głównymi węzłami. Czyli popularnie mówiąc tymi czakrami. 1, 2, 3. I już widzisz siebie. Jak wyglądasz? Jak się kręcą. Tak. Czy one się różnią kolorami? Ale nie... Nie dużo. Nie dużo. Wszystko... No, to jest wszystkie kolory. Jak byś określiła ten kolor? Najwięcej biały. Biały. I złoty, i srebrny. I... One tak błyszczą, błyszczą wszystko tak. To jest te od serca w górę, a te w dół? To. Ale wszystkie się tak kręcą na prawo się kręcą. Nie bardzo dobrze. Czyli zgodnie z kierunkiem wskazuje zegara, tak? Okej. Okay. Nie trzeba nic... Świetliste. Właśnie? Świetliste. Okej, one są rozbudzone. Kryształ. Zmielić i sypać takie. Gdzie sypać? Wytłumacz mi to, co powiedziałaś. Mielić kryształy i sypać, co tak, ma na myśli? Nie wiem. To nie napłynie ta informacja. Co ci to powiedzieli? Że to jest pewnego rodzaju takie nalewki kryształowe? Nalewki, ale... Nie znam tego. Tutaj, ale... Zaraz zapytam się, co to jest? Hmm.
Tak, można to wziąć, zmielić trochę, zmielić tak na... Można to pić, można to pryskać wodą, zmieszać z wodą, pryskać, żeby to tak... Jak aerozol? Tak, żeby te... dom tak by poświęcić. Tak, tak, to pewnego rodzaju ceremonia oczyszczająca i uzdrawiająca. Tak. No widzisz. Nawet można sobie tutaj na siebie, na dom. Tak. I teraz jaki byłby najbardziej odpowiedni, uniwersalny rodzaj kryształu do... Górski. Górski, czyli ten biały, tak. Czyli roczysty, tak. Okej. Okay. I ten normalny, nie ten wyszlifowany, ten oczywiście, normalny. Czyli taki no, dziki, że tak powiem, nieobrobiony. Oczywiście trzeba pewną ceremonię zrobić, to jakby zaprogramować ten kryształ, jeśli się chce. Ale też ma ten gipsowy. Gipsowy, który... Silit. Silit? Ja nie wiem. Ja nie jestem biegły w kryształach. Ja też nie. Ale ja też. Ja nie, ja jestem. No co? Ja mówię raz, wiesz, ja robiłem, jedno poziom mówi, że wiem i drugi poziom wie, że nie. To sięga do tego, które wie. Wiesz? Tak, ja wiem. Ja wiem. Ten silit się nazywa, silit. To jest taki gipsowy, takie coś z gipsu. Psowa, coś... Ja tu... tego i tak nie. Też jest taki... Wróż troszkę, tak, drobniutko wróż wpada, można go... Ale też jest taki jak... Taki mleczny taki. Taki biały, taki mleczny też. To jest ten właśnie, ten silit taki gipsowy, czy z gipsu to pochodzi, czy coś, nie wiem. W każdym razie, jak wyjdziesz z transu, jak w razie potrzeby, przypomnisz sobie i poznasz ten rodzaj kryształu i sobie nabędziesz, tak? Tak, on jabłuszko mam. Ale też dla kogoś innego. No. Wszyscy, co słuchają, wiedzą, może, żeby on też jest bardzo dobry, żeby jego też jakby nie zapominać. On tak się nagrzewa. To są te dwa kryształy, to jakby najbardziej uniwersalne, tak? Na wszystko? Nie, na wszystko to jest górski. Górski. Tak. Ale ten jest, to jest intuicyjnie, on przyjdzie. Czy intuicyjnie... Będziesz wiedzieć, komu to poradzić i kiedy sobie. Tak, i każdy może sobie go intuicyjnie, jak przyjdzie, jak tylko wybrać. Może go wziąć. Nie wiem, jak to powiedzieć. No ja sobie wyobrażam mniej więcej, na czym to polega. Intuicyjnie można go... Jakby zaprosić do tak. siebie. Tak. Okej. Okay. O, następne pytanie. Ja mam często migrenę, nabędne mięśnie na karku, złożyłam część ogóle. Wszystko to ma porobione, mamy poczyszczone, jesteś czyściutka, sprawiutka, tak. Wolniutka. Czy potrzebuję coś jeszcze, abym mogła uzdrawiać? Wszystko jest w tobie. Tak, jest wszystko we mnie. Ale. Ale? Co to jest z tym pałacem? Ja bym chciała wiedzieć, co to jest? Tak jakbym kogoś uzdrawiała i oni chcieli mi podziękować i wtedy, ale za co? Przecież to jest normalne. I oni zostali, żeby mi podziękować i nie. I teraz mi podziękowali i poszli. I teraz jest to puste. Ten pałac jest pusty. Nie rozumiem tego, dlaczego czekali tak długo na mnie.
No bo nie miałaś zamknięte trzecie oko i nie widziałaś ich ty tego. Teraz miałaś okazję. Ich widziałam. Słucham? Widziałam ich, ale oni nie mogli. Aha. Dlatego, że mi nie mogli podziękować, nie mogli iść. No. Co? Pobłogosław ich na drogę. Powiedz, że ich kochasz. Niech się czują szczęśliwi. I niech wracają do światła całkowicie. Może tam ktoś teraz zamieszka, bo tam nikt nie mieszka już tak długo. Gdzie? W tym pałacu, tak, o którym mówisz? Mhm. Możesz powiedzieć, gdzie jest ten pałac? Czy to jest tylko w świecie energetycznym? Nie. To jest... Fizyczny? Gdzieś tego? Tutaj, koło Krakowa. A mówiłaś coś o tym pałacu. Co to jest? No tam już tam długo nikt nie mieszkał. Tam były... Bardzo dużo było pisarzy. Bardzo był ciekawy. Czy ty masz jakieś plany lub chęć, czy może ktoś ci z góry sugeruje, żeby coś tam z tym pałacem robić? Tak, to już długo. Ale co mogę zrobić? To jest ruina? Mhm. To są krzyżtopory? Nie, i raczej to było. Nie taka bardzo ruina, ale tak, jest ruina. Nie wiem, jaki ja mam związek z tym. Wymienię nazwę tego, żebym ja skojarzył. Nazwę tej miejscowości, gdzie jest ten zamek. Nie wiem, czy mogę. A to ja też nie wiem, ale dlaczego byś nie miała? Nie mogła. Wiem. Coś mnie trzyma, nie wiem. Ale dlaczego nie? No właśnie. Może ci jeszcze przyjemniaczki tam ci przeszkadzają? Może. No przecież oni wiedzą, że nie mają już do ciebie prawa. Ty jesteś wolnym człowiekiem. Tylko według inspiracji ze strony światła możesz mówić lub nie mówić. To jest w Pławowicach. W Pawłowicach? Pławowicach. Pławowice, koło Krakowa mówisz? To się tam wybierzesz niedługo i na miejscu znajdzie cię odpowiedź, co cię łączy z tym miejscem. Dobra. Patrzyłam, ale wiem, to jakby z przodkowie, coś tam z przodków, coś Zaraz. Mamy czas na tyle, że w tej chwili cię tam przeniosę. Do tych. I tam wejdziesz w taką sytuację, kiedy już tam byłaś związana w jakiś sposób. Jesteś związana w dalszym ciągu, ale wtedy, kiedy byłaś w ciele fizycznym. Uwaga. Do tyłu policzej tam skoczysz. 3, 2, 1. Już! Jesteś teraz tam, w tym zamku i w jakim stanie on jest? Nie w zamku jestem. Jestem koło zamku. Tam jest taki... Opisz mi go. Jestem, siedzę z kimś... Z takim... Z takim... przystojnym mężczyzną siedzę. I tam jest woda koło tego... Koło tego pałacyku, tam jest woda, takie stawy i tam schowaliśmy się, bo tam nikt nie widzi, bo tam są takie rośliny wysokie i trochę tak sobie, tak się całujemy, takie. A to masz jakieś chłopaki, nie? Tak. A ile masz lat? 19. No to jesteś już kobietą dorosłą. To nie. Już nie żarty. Ja to są mała, jestem młoda, czuję się młodo. Mhm. Młodo to i teraz się czujesz, ale 19 lat, no to jest już. No.
Czas na to, żeby poczuć wolę Bożą, jak to mówią. Jest taki kochany. A w jaki sposób jesteś związana z tym pałacykiem? Jesteś to jakby... Mieszkasz tam na stałe? Tak. Ja on, i kim tam jesteś? On przyjeżdża od czasu do czasu. Aha, a ty jesteś... masz rodziców? Tak, jakby to natchnienie tam miał, że tam ładnie pisał. A to był jakiś tak. Pisarz czy poeta? No, pisarz. A jak się nazywał? A ja nie wiem. Jak to nie wiem? Ty się go zapytaj. Jak się nazywasz? Przychodzi mi to właśnie, że Morstyn. Był taki poeta, ale to był średniowiecze prawie, że, czy trochę później. Ale czy on pisał tak w rzeczywistości, czy, że był taki, on chciał, ale moim zdaniem on nie był taki znany. W tym wieku jeszcze nie. Wieku on znany nie był. Ale w późniejszym jego to wieku, nie wiem. To tak, to znajdziesz go. On jest w literaturze polskiej znane, to nazwisko jest. I on tak pisać chciał, bo tak mu się podobał, bo taki był, takie natchnienie koło mnie miał. A, byłaś jego muzą, tak? Tak. A ty jak się nazywasz w tamtym wcieleniu? Edyta. Edyta. Nazwisko? Głośniej. Nie wiem. Przychodzi mi Morstyn, ale nie, to nie wiem. Nie wiem. Kto? Edyta? Nie. A dlaczego nie? Nie wiem. Wszystko jedno. Jakie imię, ale żeby prawdziwe było. Nie wiem. A kim są twoi rodzice? I tam właśnie wchodzę do tego pałacu i teraz go spotkam go, ale my nie możemy mówić, że my jesteśmy, jakby się spotykamy, tak, bo by nie mógł przyjeżdżać tutaj. Aha, ty byłaś z wyższego stanu, a on był taki, powiedzmy... Nie wiem, czy z wyższego, ale tam mieszkałam, tam chodziłam, tak się cieszyłam, tak sukieneczką sobie tak wahałam. Wtedy, jak on przyjechał, to już byłam taka szczęśliwa. A kim byli twoi rodzice? Czym się zajmowali? No tam byli też... Byli tacy... zamożni. To jest blisko Krakowa. Czy oni byli czasami na Dworze Królewskim? Nie wiem. Wtedy mnie nie interesowało, co oni robili. Aha. Ale... Ja byłam zakochana, ja byłam najważniejsza. No dobrze, nie będziemy tego. Chyba, że chcesz jeszcze gdzieś tam tamten twoje wcielenie to jakby prześledzić. A co się stało później? No dobrze, no to w tym czasie, w tamtym wcieleniu tak? Przesuwasz się do przodu, do następnego ważnego jakiegoś zdarzenia w tym życiu, w tamtym życiu. O. I co się stało? On już nie może przyjeżdżać. Z jakiego powodu? Żołnierza? Musiał służyć w armii? Nie. U nas byli. W zamku? No tak, nie tak jak w zamku, ale już tak byśmy musieli uciekać. Uciekać gdzie indziej. Z jakiego powodu? Dlatego, że te żołnierze szli tutaj do nas. A co to była za... Do wsi. Ale dlaczego? Bo wojna? Obce jakieś wojsko? Tak. To była jakaś wojna? Tak. Między Polską a kim? Z Rosją? Jest to możliwe. Rosja. I musieliśmy uciekać. Na stałe czy tylko na jakiś czas? Na stałe. Gdzieś indziej.
I kto zajął ten zamek? Do Francji. Do Francji? Po powstaniu listopadowym to było? Nie wiem. Bo wtedy była wielka emigracja. I żeśmy się przebrali tak jak... Jak chłopi? Tak. I jechaliśmy. Dobrze, zapytam wprost. Który to był rok? A, 1900... Na pewno 1900? 1942? Nie wiem. Zaraz zobaczę, muszę gdzieś gazetę dostać. Albo się zapytam kogoś. No nie, bo jeśli ta ruina jest z ostatniej wojny, niemożliwe. To była wcześniejsza ruina. Zobacz, teraz jak wygląda ten zamek? Teraz jest nie ruina, to jeszcze stoi. Stoi i z którego to jest mniej więcej okresu ruina? Kiedy to było w czasie świetności? Tak by z tej perspektywy takiej oceny jego stanu. Jeszcze dach, ten, jak się nazywa? Jeszcze ma u góry ten, jak się to nazywa? Nie przykryty wiem. Jeszcze jest. No to i dach. Mury stoją, tak. Tak jest u góry jeszcze, ale już gdzieś ma dziurę. Po lewej stronie ma już dziurę gdzieś. Po lewej stronie ma dziurę, to jakby już... Powiedz mi, kto jest właścicielem prawnym w tej chwili tego zamku? To nie wiem, ktoś go kupił na pewno, ale nie wiem kto. Jaki zamożny pan. Teraz, niedawno, w jakichś tych latach ostatnich? Tak. Ale mi serce boli. No. Dlatego, że on nic nie robi z nim. A po co to kupił? Nie wiem. Chyba z zamiarem, że to będzie restaurował w jakiś sposób. Może tak, ale on tam był i jakoś nic nie mógł zrobić. No bo to może jest taka... Bo te dusze tam były i nie chciały tego. Aha, po prostu one tam coś pilnują tego? Tak, pilnowały, teraz już nie pilnują. Nie pilnują, dlatego że czekają. Dla ciebie? Jezus, no nie wiem. Już wyjaśniamy, proszę pani. Zapraszam tutaj tak jakby głównego strażnika tego zameczku, który jest tak jakby opiekunem, strażnikiem. Zapraszam go tutaj, policzę do trzech i go zobaczysz, bo chcemy z nim porozmawiać. Jeden, dwa, trzy. To się zjawił? Byśmy sobie dali taką umowę z moim tym, z tym. Właśnie tym, że jak się znowu spotkamy, to odnowimy to. O Jezus. No i po to go tutaj zaprosiłem, żeby się tego dowiedzieć. Czyli czy to jest teraz ten okres czasu, kiedy może to dojść do finalizacji tej umowy? Czy Ewa ma szansę to jakby zaangażować się w odbudowę tego zameczku? Ona tak, ale ona znowu nie wierzy. Co to za baba, że nie wierzy w nic, a wie, że ma takie możliwości. Jak będziesz bardzo tego pragnąć, to i fundusze się znajdą i cel zostanie osiągnięty. Ale czy tego chcesz naprawdę? Ja chcę, ale jak? Jak? No jak? Chcieć to móc. Jak? Tylko wystarczy prosić o inspirację z wyższych, wysokich poziomów.
i podpowiedzi będą tego, ale nie można czekać na to, że coś się stanie, tylko trzeba coś robić w ramach Twoich możliwości. Co możesz zrobić w tym kierunku? Tak, wiem. No, i postawić sobie takie zadanie, tak, taki cel. Nie ma ale. Ale czy to nie była tylko wybryka naszych młodych dusz? Czyżbyś chciała się uwolnić od tego, tak jakby, przyrzeczenia? Nie. No, jeśli trwasz w tym postanowieniu i w tej przyrzeczeniu, bo moglibyśmy to anulować, ale jeśli chcesz w tym... Nie, może coś by było. Powtórz. Ale po co to? Nie wiem po co. To jest twoja sprawa. Dla starszych ludzi. Aha, czyli zrobić tam ośrodek, który by zarabiał na siebie. O, tak. No widzisz, dziecko drogie. Jest parę sposobów, żeby zdobyć fundusze na to, jakąś fundację, znaleźć sponsorów. Dla starszych ludzi. Tym bardziej, że nie mają. Właśnie? Którzy nikogo nie mają. No właśnie, dla starszych ludzi. A ty, mając takie zdolności, powiedzmy, uzdrawiania, mogłabyś tym starszym żeby ludziom... Żeby byli szczęśliwi i tam chodzili. Ach, Boże, kochani. No i bardzo dobrze. Wszystko do zrobienia, jeśli się ma plan. Szczęśliwi. Przyrodę. Mogli wyjść, przyrodę jeszcze oglądać, a nie siedzieć gdzieś tam. To zobacz siebie w przyszłości, kiedy już to będzie zrobione. I ty tam będziesz zarządzać tym wszystkim. Widzisz się? Ja nie chcę zarządzać. A co chcę? Ja chcę, żeby to było dla nich. Żeby to będzie dla nich, a ty tam będziesz takim organizatorem. W tym sensie zarządzać. To jest takie dobre. Takie to jest dobre miejsce. To jest takie wspaniałe miejsce, taka energia. Taka. I tam jest taka dobra energia. Piękne. W tych wcześniejszych punktach było coś takiego. Jak można podwyższyć energię innym? No, jeśli tam jest miejsce odpowiednie, to tym bardziej jest to możliwe. I mam już skontaktuję się z tym panem. Kto, czyje to jest? No oczywiście, że to wymaga pewnego wysiłku. I może mu powiem, żeby to mógł zrobić. Najpierw go musisz znaleźć, idziesz do tamtej gminy, czy czym to jest, zapytasz o właściciela, zapytasz o jego namiary, pojedziesz do niego, pogadasz, powiesz o tych swoich wizjach i tak dalej, no i zobaczysz, co z tego wyjdzie. Wyjdzie albo nie wyjdzie, ale najprawdopodobniej wyjdzie. Trzeba próbować, jak już mówiłem, nie można tylko pragnąć czegoś, ale trzeba robić tyle, ile jesteś w stanie w tym kierunku, żeby osiągnąć cel. Dociera? Tak. No okej. To z powrotem cię przywołuję do tu i teraz, bo jeszcze mamy chyba parę punktów. To jest najpiękniejsze. Popatrz, jest następny punkt. Jak mogę podnieść wibracje swoje i innym? Czyli tym mogę, tym. No i właśnie, no widzisz. Proszę o czyste połączenie ze źródłem i przewodnikiem. Zawsze możesz to robić. Tak. Zawsze to możesz robić. A w tym miejscu najbardziej. Okej.
Czy są jakieś zdarzenia z poprzednich inkarnacji, które rzutują, no, to już przerabialiśmy, tam te smoczyska, te gadziory, tak? I teraz przychodzi twoja rodzina. Ja chcę zapytać o córkę, syna, mamę i przyjaciela. Zaczynamy od córki. Córka ma na imię? Jacqueline. Jak? Jacqueline? Tak. A dlaczego takie francuskie imię? Nie wiem. Masz kaprysz taki jakiś może? Nie wiem. Marysia by nie było ładniej? Nie. Nie. Jacqueline, bo coś z tym, z Francją, coś z Frankreich, coś mi prześwitło jakieś. Lecz uciekliście po tej wojnie gdzieś do Francji? Może. A tam emigrację, wszystko możliwe. Co z tą córką się chcesz dowiedzieć? No tak, ale ona jest dobra, ona tylko mi pokazuje, co ja w rzeczywistości. Ona mi lustro pokazuje moje. No, to są wasze wzajemne relacje. Ja nie wiem, w czym bym ci mógł pomóc, jeśli o to chodzi, o córkę. Jest tam coś do wyjaśnienia albo tego? Tak, jest też, jest na przykład jak... Co jest? Mamy z pokolenia na pokolenie, teraz mi przyszło to... Tak jakby... Jak moja mama przyjdzie do mnie, to jestem zła. Denerwuje mnie i nie wiem dlaczego, bo tego w ogóle nie chcę. Ale czego ona mnie denerwuje? I to samo ja mam z moją córką. Jak ja idę do domu, to jej to przeszkadza. To ją denerwuje, jak jej do niej idę. Co to jest? To jest wszystko do wyjaśnienia, tylko muszę zrobić tym razem ja lekką przerwę. Teraz ja do ubikacji. Ty nie chcesz? Też. Też. Krótka przerwa, policzę do 5 i idziemy do ubikacji. Niekoniecznie razem. Nie. 1, 2... 3, 4. Ja czekam. 5. Już, ja lecę, zaraz wracam. Tak. Jestem, możesz iść, a ja do piwnicy, do pieca muszę skoczyć. Jak wrócisz, to się połóż i czekaj cierpliwie na mnie.
Jestem. Pogłębię twój trans. W transie jesteś, będę liczył od 10 do 1. A ty będziesz wchodzić na poprzedni poziom, bo będziemy rozpatrywać twoje relacje linii żeńskiej, mama, ty i córka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dobrze, jesteś na odpowiednim poziomie i teraz przeniosę cię w czasie wstecz, kiedy w innym wcieleniu lub może w tym zdarzyło się jakieś traumatyczne zdarzenie, ale prawdopodobnie to się ciągnie już wcześniej, we wcielenie, kiedy miałyście jakieś żyłyście razem i doszło do jakichś nieporozumień, jakichś pretensji. Policzę od 3 do 1 i wejdziesz w to wydarzenie. 3, 2, 1. I teraz spotykasz w jakiejś sytuacji, w jakimś wcieleniu kogoś, kto teraz jest twoją mamą. Kto to jest? Głośniej? To tak jakby było nie moje. No to wytłumacz. Nie moje, czyli czyje? Że to jakby z pokolenia na pokolenie przechodzi. Tak, ale musiałby być gdzieś początek. Początek. Co się wydarzyło w tej twojej linii żeńskiej, rodowej, co spowodowało właśnie taką skłonność do pewnych konfliktów międzypokoleniowej. Co to było? Nie. Przypomnisz sobie. Policzę jeszcze raz, tym razem od 5 do 1. 5, 4, 3, 2 i 1. Cofnęłaś się aż do momentu, kiedy to się zaczęło. Co ktoś zrobił, któraś z twoich antenatek? Wydał cię? W sensie zdradził nieprzyjacielowi? Ale to nie mnie. Wiem, no ale którejś z twoich poprzedniczek rodowych? Tak. Co to za czasy i kto cię wydał? Tamtą osobę. Ja widzę teraz dwie kobiety i jedna tak pokazuje na tą drugą palcem. I co? I mówi, że to ona. Ale ona nie była winna. Tylko ta druga. Czyli ta sprawczyni czegoś tego zrzucała winę na kogoś innego, tak? Tak. Żeby ją zabili, a nie ją. I co się stało? Faktycznie do tego doszło, tak, że niesprawiedliwie i zabili twoją, tak jakby, antenatkę? Tak jakby babcię? Dobrze. Ponieważ to było dawno, ale teraz już doszliśmy do przyczyny tego wszystkiego i w tamtym wcieleniu, kiedy nastąpiło... I oni ją zabili tutaj, ale to nie, to ja byłam. Co byłaś? Ty? To ja. To ty byłaś również. Tutaj mi wbili. Aha, no w tamtym wcieleniu tak było. Jesteś obserwatorem. Nie odczuwasz teraz tego, tylko wyjaśniamy sytuację. Jak mówiłem, to było dawno, dawno temu. To was spotkało. I teraz ty w tamtym wcieleniu jako pokrzywdzona. Wybacz to tej kobicie, bo to już było dawno. To cię spotkało, bo trzeba było również to przerobić. Poznać te mechanizmy boskich wyroków i teraz z obecnej perspektywy, z obecnej poziomu świadomości wybacz tej fałszywej oskarżycielce.
Wybacz jej to, powiedz jej to. Zobacz ją, jak ona wyglądała i jak się w tej chwili zachowuje. Ja jej wybaczę i klękam przed nią. A ty po co klękasz? To nie. Ona ma klękać. Jeśli ty jej wybaczasz... Ale może ona zmięknie. Aha, no dobrze. Czyli no już teraz minęły te czasy, wszystko się zdarzyło i ty jej wybaczasz, że ciebie oskarżyła niesłusznie. I obserwuj, jak to wpływa na jej zachowanie, samopoczucie. Jak klęknęłam, to nie pasowało, to jeszcze była bardziej taka twarda. No i poczekaj. Wstałam. Tak. Z poziomu do poziomu, w oczy w oczy. Tak. Jak jej spojrzałam, to zmiękła. Poczekamy, ma okazję ona, ponieważ na pewno to rzutuje na jej obecne jakieś miejsce i stan psychiczno, jakiś tam tego. I ona ma możliwość w tej chwili ciebie przeprosić za to i poprosić ciebie o wybaczenie. Wprawdzie już jej wybaczyłaś, ale chodzi o nią, żeby ona ci poprosiła o to, żeby zrozumiała swój błąd i swój wredny postępek. Tak, ona teraz klęknęła teraz na całkiem na dół, z głową na dół. Ja zeszłam do niej na dół też, klęknęłam. Tak. I razem teraz klęczymy na dole, z głową na dół. I ona mi wybacza i ja też jej. No dobrze, to teraz zapraszam jej przewodnika ze strony światła, żeby po tym oczyszczeniu mógł ją zabrać na wyższy poziom świadomości i lepsze miejsce do dalszego, to jakby... Ona mi dziękuję. No powinna, tak. I bardzo dobrze, i wybaczasz jej jeszcze raz, i życzysz jej wszystkiego najlepszego, i odchodzi. Do widzenia. Dobrze, i teraz poprzez następne pokolenia już nie ma powodów, żeby po prostu wasze stosunki w tej linii żeńskiej były takie trochę garbate. I od tej pory twoje stosunki i z twoją mamą, i twojej córki z tobą, i w ogóle w całej tej linii są normalne, ludzkie, czyste. Zobacz to, poczuj to, podziękuj Bogu za to, że tak się to rozwiązało szczęśliwie, jest fajnie. I teraz puszczam cię w inną ścieżkę życiową. Pod tym względem, kiedy już wasze stosunki wzajemne w tych trzech pokoleniach są piękne, ale w przyszłości, niedalekiej przyszłości, powiedzmy w przeciągu miesiąca, jak to wygląda? Całkiem inaczej. Całkiem inaczej. I nie musimy już mówić, rozumiemy się. Okej. Okay. No widzisz, pięknie. Teraz był jeszcze teraz sprawa, bo się zgubiłem w tych twoich. Z córką mamy załatwioną, z mamą mamy załatwioną. Teraz syn. Co z synem? Syn? No, on jest taki jak ja. Czyli taki fajny? A ma jakieś problemy natury fizycznej? Miał. Ale... natury fizycznej. On właśnie tego też nie chciał, tego, on czuje też i tego nie chciał i to trochę w alkoholu topił. Na miłość boską, to jaki, ile ten syn ma lat? 22. Nie wygląda, że ty masz takiego dorosłego syna. Moja córka ma 24. No Jezu. No nie, ale duchem przynajmniej jesteś młodziutka. Syna, a co z tym przyjacielem? Rozumiem, że to nie jest ojciec twoich dzieci? Nie. Ale on jest bardzo dobry. Dla ciebie i w ogóle dla świata? Tak.
No to co pytasz o niego? Jak jest dobry? Tak. Dlaczego go spotkałam i dlaczego? Aha. Co on potrzebuje? Dobra. Czy ja coś potrzebuję? To na pewno. Macie się nawzajem od siebie uczyć, to jest prawda. Ale może sprawdzimy, czy już kiedyś spotkaliście się. Dobrze, policzymy od 3 do 1. I znowu to jak to było. Tego. 3, 2, 1. No i kiedyście się pierwszy raz spotkali? Kim byliście dla siebie nawzajem? Też byliście parą, czy? Tak. Byliście parą? Tak. Byliśmy w Chorwacji. Byliście krajami, rodowitymi Chorwatami? Czy byliście tam jakoś tam? Mieszkaliście tam? Żyliście tam w Chorwacji? Tak. Aha. Nad morzem. No tak, Chorwacja to nad morzem. To opisz to, to wasze spotkanie pierwsze i wasze wspólne, to jakby. Czy to się kończyło? On był taki zimny. Zimny był w stosunku do ciebie? Ale kochał cię? Tak, kochał mnie, ale był zimny. A no. Miłości potrzebowałam. A kiedy to było? Który był rok? Wystarczy popatrzeć w kalendarz. I już wiesz, który to jest rok. Głośniej. 1624. No to jednak to już tam minęło blisko 4 wieki, tak? No wtedy wprawdzie miłość istniała, ale takie społeczne relacje między partnerami były, powiedzmy, nie takie jak w tej chwili. Wtedy mężczyźni byli, powiedzmy, tacy bardziej... No, ja się spotykałam z innym... No byli oschli, wymagający i tak dalej, i tak dalej. No dobrze, w każdym razie... Ja się spotykałam z innym i on go zabił. A no to on se zabił tego rywala i powiedział... Położył, wrzucił go do morza i rekinek. I powtórz to? I rekinę go z... Czyli nie w Adriatyk, tylko jakieś inne morze? Tam w Chorwacji. Tam były rekiny? No może i były. No ale jak to zarzutowało na wasze stosunki, to tak jakby zabicie tego rywala, jakiegoś tam rywala. No. Jak dalej się układają wasze wzajemne stosunki z tym twoim kochankiem? Nic nie było. Wiedziałam, że mnie kocha, ale... No ale ty to jakbyś... Czuła się trochę obco z nim, tak? Tak. Dobrze. Ale... Już nic nie było. Mhm. Ja żyłam tylko dla dzieci. I to w jaki sposób się przeniosło na to wcielenie? Że po prostu kochacie się, ale tak trochę, tak troszeczkę. Nie. Co nie? On tak jakby chciał się zawsze troszczyć o mnie. Jest wszystko w porządku? Tak. To, no bo chcecie po prostu w tym wcieleniu, to jakby... Ale jest zazdrosny. Chłopy tak mają. Cóż na to poradzisz? Ale ja nic nie robię. Ale to było. Dobra, wrócimy do tego wcielenia, kiedy on tam tego swojego rywala aż musiał zabić. Musiał, no. Zrobił to, bo tego, to nie było wtedy nic takiego. Dlatego go zabił, bo cała wieś wiedziała. Aha. I by oblicze...
honor mu honor. Na to wskazywał, żeby tak. tego. Bo to nie było wolno. Okej. Okay. Czyli cała wieś wiedziała później, że on go zabił, tak? Nie, nie, że... To było w tajemnicy? Że właśnie, że ja to zrobiłam. Jakże? Że ja się... byliśmy takim, taką... mieliśmy taki stosunek miłosny. Ukrywaliśmy się w skałach. Ktoś nas zobaczył. Ciebie i tego twojego kochanka? Tak. No i? I wydał nas. No i ktoś się... No i wtedy musiał on coś zrobić. Aha, bo chorąż tego wymagał. Dobrze. No dobrze, w tym sensie, że chcę to rozwiązać i z obecnej perspektywy popatrz na tamtą sytuację jako na taką przypowieść, kiedy nadmierna zazdrość i zdrada z twojej strony, nadmierna zazdrość prowadzą do zbrodni i do nieszczęścia i wybacz sobie to, w tamtym wcieleniu, że to tak. zdradzałaś. Wybacz sobie to. To wybaczyłam sobie, to nic nie ma. Poproś go, żeby on tobie wybaczył, że ty zrozumiałaś, że zdrada to nie jest tego, nie jest ścieżka, która jest dobra. Tak. Poproś go o to wybaczenie. Wybaczę. Wybacz mi, proszę. Ja nie zrobiłam tego. Z miłości zrobiłaś prawdopodobnie w stosunku do tego. Do tego. Ale ja go też kochałam. Jego i jego. To nie było złe. Dobrze. I jak przeprosiłaś go? Wybaczyłaś? Tak, i wybacz mu to, że zabił tego twojego kochanka. Tak, to. On jest... I obejmijcie się. Tak. Przytulcie się do siebie i zapomnijcie o tym. To wprawdzie nie incydent, bo to jest dość traumatyczne i ważne wydarzenie w tamtym waszym życiu. I teraz już powybaczaliście sobie i już teraz się to nie przenosi na obecne wcielenie. Dobrze? No dobrze. Teraz pozostało, czy mogę coś zrobić dla naszej planety, to ci już tam tłumaczyłem, na czym to polega. Dobrze, Lemuria załatwiona, Atlantyda załatwiona. I teraz szczegóły, jeśli chodzi o twoją pracę zawodową, którą wykonujesz. Chodzi o te uzdrawianie. Ja nie wiem, o co to chodzi, bo ja nie jestem biegły w tych sprawach, ale tu widzę, że to jest napisane burdeline. Co to jest i jak z tego, jak można pomagać cierpiącym na coś takiego? I ta odpowiedź przychodzi. Tak, być przy nich. Być przy nich. Przy nich być. I tylko... I tylko być i swoją miłością, swoim blaskiem. I to przechodzi do nich. Tylko być. Czy tylko, czy również można zrobić jakieś ceremonie, powiedzmy coś takiego, jak ja robię w tej chwili z tobą? Tak. Czy takie metody będą skuteczne na tą dolegliwość? Bordelinę. Tak. I pytanie moje, czy Ewa tak. będzie mogła to robić. Będzie mogła to jakby wprowadzać w odmienny stan świadomości, by dochodzić do źródeł tak. tego. Tylko. Tylko. To musi zrobić to inne. To musi zrobić oddzielnie. Oddzielnie w jakim sensie? To jej działalność, to jej
oddzielne, nie, nie w, bo to jest praca, a to musi oddzielnie zrobić, samodzielnie. Odłączyć się od tego, to musi być... Ja nie do końca... Jej działalność, która będzie sama sobie, sama otwarte jest już. I to będą przychodzić do niej właśnie takie osoby też. Aha, czyli w tej jej pracy osoby takiej, tej zawodowej, którą wykonuje w tej chwili, to raczej nie bawić się w hipnozy i odmienne stany świadomości, bo to jest źle widziane przez tego. Ale jeśli ktoś już sam przyjdzie i poprosi i zgadza się na tego, to może to robić. Okej, i o to chodziło i już wiesz. I jest następne pytanie, ale to się wiąże. Jak można uzdrowić traumatyczne przeżycia? Chodzi o innych, czy również o twoje? No, to masz odpowiedzi. No i teraz mamy ostatni punkt. Wielu już, przez wiele medii próbowano rozwikłać tą zagadkę rękopisu Wojnicza. Ja teraz zapraszam autora tego dzieła, tego tutaj. Zapraszam go. Jeśli chcesz, mój drogi Wojniczu, tak cię będę nazywał, możesz, masz taką możliwość, to proszę przyjdź i wyjaśnij nam zagadkę tego twojego dzieła. Wzięła go o takich różnych rzeczach tajemniczych. Policzę do trzech i Ewa cię zobaczy. Jeden, dwa, trzy. Już. Widzisz go? Nie. Czujesz go? Dobrze. Powiedz nam, mój drogi, to trzeba czuć. To trzeba czuć zawartość tej księgi, tak? Ale ty pisząc to, no i wydając, miałeś nadzieję, że wszyscy ludzie, którzy się tym zainteresują, będą czuć to? Jak to z obecnego twojego punktu? Nie wszyscy. To nie jest dla wszystkich. Ale nikt nie potrafił tego rozsupłać tak do końca. Czy mógłbyś udzielić pewnych wskazówek dla wybranych, żeby potrafili zrozumieć to? To szukałem tak daleko, jak to jest tak blisko. Powiedz coś więcej. Ale mnie to cieszy, jak to jest tak łatwe. No ale mów. Ponieważ Ewa jest tak jakby w temacie tych ziół i tego leczenia i tak dalej, tego typu, to ja mogę się zobowiązać... To jest stopniowo. To nie jest na raz. To jest... To samo przyjdzie. Przyjdzie powoli. Do świadomości Ewy? Czy niektórych innych ludzi? Jak ktoś o to poprosi, to przyjdzie i do kogoś innego. Rozumiem, ale Ewa w tej chwili napisała to, widocznie ją to rajcuje, jest tym podniecona. Udziel jej paru wskazówek na początek. Na początek drogi poznawania tych twoich tajemnic. Ona też jest skomplikowana. No jak baba, no to normalne, nie? Za głęboko myśli. Za daleko szuka, a wszystko to jest przed nosem. Ale możesz ją zainspirować chyba w jakiś sposób. Wasza pomoc? Tak. Okej.
To będę przez owiec tego przewodnika będę od czasu do czasu takie poddawał coś. Rozumiem. Pewne pakiety informacji, tak. W stosunku do konkretnych przypadków, tak? Czy ogólnie? Też, tak. No to masz zadanie, droga Ewo. Spisywać musi to. Ewa to musi spisywać? Tak. I będziesz to jakby... Tak, to nie potrzebuje tej książki. Aha, czyli sama wiedza bez tego. Tak. Mhm. No tam miałem z tyłu głowy właśnie pytanie na temat tej książki. Nawet to się wyjaśniło. Przepraszam. To wiedza jest w nas. To jak wszystko, nie? Jak wszystko. Dobre, teraz Ewa, czy masz jeszcze pytanie do Wojnicza? Jakieś? No gadaj, nie śmiej się tym, tylko gadaj. Że piękne rysunki były. To są piękne rysunki. A te jego rysunki, tak? Te? A to jest twoja opinia, czy Wojnicza na temat swojego dzieła? Nie moja. Ja tam widziałem parę w internecie. Były ciekawe przede wszystkim, tylko że nic z tego nie rozumiałem. Tak, a to jest tak łatwo. To wiesz co, mam do ciebie prośbę, mówię do Wojnicza. Zrobiliśmy seans uzdrawiający mojego serduszka i teraz zainspiruj Ewę, żeby ona z tej strony materialnej, tej ziołowo-leczniczej, coś potrafiła mi poradzić, żebym stosował z tej właśnie dziedziny ziół na to fizyczne moje serduszko. Coś takiego jest możliwe w ogóle? Ogólnie to chodzi o niedokrwienność tego mojego serca. Nie wiem, jaka tam jest, bo przyczyny psychiczne to jest inna sprawa, ale o tych fizycznych pytam w tej chwili, czy coś można tam bardziej udrożnić te wszystkie moje żyły i tętnice, żeby... Ona tak szuka, żeby pomóc, ale chce tak za bardzo wszystkiego, że nie może. No trudno, to widocznie to nie jest w niej ta przyczyna, tylko we mnie siedzi ta przyczyna, że ona mi też nie potrafi jakby znaleźć coś takiego, co by wyraźnie, bo ja cierpię przy wysiłku, nie daj rady, żeby tak fizycznie trochę podreperować, żeby funkcjonować jeszcze jakiś czas, jeszcze parę lat, żebym mógł realizować te swoje... długie spacery po lesie. Kiedy w tej chwili już jest taki stan, że jak troszeczkę przyspieszę, to ja po 50 metrach już odczuwam ból. Pozwoli. Stanąć, oglądnąć. Co to jest? Co mówią drzewa? Iść dalej, znowu słuchać. I wdychać to powietrze piękne. Bardzo... głęboko. Chyba rozumiem. Pytanie.
na ile to umożliwi mi, jakie takie funkcjonowanie jeszcze w tym świecie fizycznym? To nie można powiedzieć. Ale to należy robić. I to na pewno pomoże w jakimś tam stopniu i w jakimś tam mierze. No dobra, dziękuję Ci, mój drogi, tego. I przy okazji, ponieważ już kończymy, to dziękujemy wszystkim uczestnikom tej sesji. Myślę, że dla Ewy była bardzo owocna, korzystna. Dziękuję Twoim tym stałym opiekunom, którzy na początku sesji widziała wszystkich w komplecie. Podziękuję również. Dziękuję Wam. Wojniczowi i kogośmy tam jeszcze po drodze pospotykali. I zakończę tą sesję. Będę liczył od 1 do 5. Jak powiem 5, otworzysz oczy, uśmiechnięta, zadowolona, bardzo zrelaksowana, szczęśliwa, wysoko wibrująca. Żeby Ci pokazać, jak to będzie po wyjściu z transu, to teraz podkręcam Twoje wibracje w kierunku zadowolenia i wesołości, takiej fizycznej wesołości. Podkręcasz się coraz bardziej, aż powoduje u Ciebie nie tylko uśmiech, ale wręcz bardzo serdeczny śmiech, zadowolenia, szczęścia, śmiech. Idzie ta energia, podkręcają się Twoje wibracje, zbierać się coraz bardziej na to, żeby się roześmiać serdecznie, okazać to szczęście. Ok, i tak będzie również po wyjściu z transu, a teraz liczę. 1, 2. Wracasz tu. Teraz wiesz, gdzie jesteś. 3. Teraz uruchamiasz swoje ciało. Twoje ciało staje się leciutkie, zdrowe. Po oczyszczaniu czujesz to ciało. Poczuj to ciało. Ponapinaj mięśnie. Pozginaj te nogi, ręce. Pozginaj. Uruchom to. Są sprawne. Świetnie. Jeszcze chwilę. Teraz 4. Psychicznie jesteś jakby nowo narodzona. Pamiętasz wszystko. Będziesz pamiętała. I 5.